do Champion Selectu. Pyk. I pierwsze bany za nami. Widzimy Ryze, Kasadin. To są bany, które mi się podobają, ale nie powinno one nas dziwić. Exilech w przeciwnej drużynie. To oznacza, że tych dwóch midlanerów należałoby tutaj wyeliminować. Tak, i Vladimir mnie bardzo ciekawi, Ignar mnie bardzo ciekawi. To były dwie chyba najbardziej charakterystyczne postacie dla ostatnich playoffów. I mimo wszystko fioletowe bany są bardzo ostatnio popularne, czyli Kasadin, Ryze, Rek'Sai, Shen. I proszę bardzo, jedna Kaniwia, którą Exilech gra z reguły, jego styl to raczej postaci, które lubią zadać jedno combo i faktycznie te trzy wykluczenia ze strony Giants. Kasadin, Ryze i Anivia. Nie chcą, żeby Exilech dorwał się do kogoś i zabił go na jedną kombinację QWER w jakiejś kolejności pięciu midlanerów zbanowanych, zobacz. Może się zrobić troszeczkę wąsko tam i zobaczymy troszeczkę niecodzienne wybory. A propos banów, to już mówiliśmy o tym troszeczkę, że ponad są plany zwiększenia ilości banów do 5 na zespół. Wracamy się nowego sezonu. Ale na przykład w takiej sytuacji to byłoby 5 banów ze strony Giants. I Exilech naprawdę w tym momencie musiałby wyciągnąć swojego Heimerdingera, bo, znaczy, jak to zabrzmiało, musiałby wyciągnąć jakąś dziwną postać, bo po prostu dlatego Riot mówił, nie będziemy zwiększać ilości banów mimo zwiększającej się ilości postaci. Bo mimo wszystko procentowo nadal to champion pool w trakcie każdego turnieju nie są jakieś zachwycające i łatwo będzie kogoś wymanować. No ale to jest dyskusja oczywiście na więcej, większy przedział czasowy. Publika, no widać, nie dopisuje tam. Zwłaszcza, że mamy ten kontrast z Toronto ostatnim, jak i Krakowem oczywiście, zwłaszcza drugiego dnia, bardzo pozytywnie. I widzimy, że Smithy J zaczyna od Sivir, co otwiera dużo opcji i jedną z nich ukraca podkradnięcie karmy ze strony Unicorns of Love. Tak, karma karmą, chen chenem, ale widzimy, że Giants już teraz pokazuje Nara. Tutaj następny raz. Zobaczymy po tym meczu. Jeżeli po tym meczu okaże się, że Giants wygrywa mapę numer 1, no to my wam pokażemy ten nasz rebus, którego autorem jest Sawahir właśnie. Ponieważ no, ta postać jest niezwykle potężna i też muszę przyznać, że na topie rzadko kiedy widujemy cokolwiek innego. Chyba, że faktycznie już ten Nar zostaje zbanowany, prawda? Z kolei w dżungli Elise to jest fajny wybór moim zdaniem. Jest bardzo agresywny. Podczas laning phase'u się sprawdza naprawdę nieźle, ponieważ te ganki bywają bardzo niebezpieczne. Veritas pokazuje Vayne, ale powiedzmy sobie szczerze, raczej się jej nie spodziewamy tutaj. A szkoda, naprawdę szkoda. Ta Vayne ma dostać buffy i... Znaczy dostała w patchu 6.16. Tylko 17, przepraszam. Problem polega na tym, że wybierając Vayne spisujesz się na na słabe laning phase. Nie, to jest swoją drogą, ale skazujesz się na śmierć później. Jasne, ona zadaje ogromne wrażenie w late game i tak dalej, ale przecież drużynie jest Nar. Nie uwolnisz się od niego. Za mały zasięg. Chociaż z drugiej strony Cruiser, co zawsze kontrowało Gnara, kajtowanie. Bo owszem, jeśli on usiądzie na tobie, świetny teleport, taki świetny flash, dobrze trafione CC, to Vayne ma pograne. Ale jeśli Gnar tak naprawdę nie trafi swoim combo, braknie mu zasięgu albo Vayne będzie w stanie użyć flasha lub heala w optymalny sposób, to trzymając dystans moim zdaniem jest w stanie wykajtować, zwłaszcza Mega Gnara, który oczywiście jest podstawą każdego teamfightu w kompozycji, która zawiera tą postać. Ashe, mówiąc o kajtowaniu. Na Gnara dobry wybór. Na Gnara dobry wybór. Chociaż Forgiven, pamiętasz? Nie tylko Forgiven, jakaś ta Ashka była bardzo mocno, bym powiedział, nieszczęśliwa. Każdy, kto ją brał, to jakbyś miał pecha w tych spotkaniach i mimo, że zdawał się zajmować dobrą pozycję, robił dobrą robotę, to z wyjątkiem Sneakiego każdy jeden zawodnik po prostu no, robił dużo mniej niż na dowolnej innej postaci. Sivir, Jean, nawet Caitlyn bywały skuteczniejsze niż właśnie ten Ashe. A to dziwne, bo podczas akurat trwania splitu, podczas tych wczesnych playoffów, ona była skuteczna. Dopiero na finale okazała się być jakaś taka, może po prostu za dużo już na nią grano. To jest trafne spostrzeżenie, bo przychodzi taki moment, na przykład pamiętamy Thresha, Orany, banowane lub first pickowane. To była... Ludzie po prostu nie potrafili grać na jego Death Sentence. A z czasem nauczysz się, jak tego unikać. Morgana, jaka była opresyjna. I ludzie w końcu nauczą się unikać Black Shield, Dark Bindingów, nauczą się grać dookoła Black Shieldów, prawda? Mm-hmm. I to, co wydawało się nie do powstrzymania, nagle zostaje rozgryzane. Jak to jest takie powszechne powiedzenie. Wszystko jest trudne, zanim stanie się łatwe, prawda? Więc musi zawsze przejść ten proces uczenia się, proces adaptacji. Drodzy Państwo, mamy obie kompozycje, brakuje nam tylko supporta dla Unicorns of Love. Chociaż to będzie pewnie właśnie Alistar. Chyba, że Karma będzie na supporcie i brakuje wtedy midlanera. Powiedz mi natomiast w takim razie o tym, co wiemy, czyli o kompozycji Giants. Podoba Ci się, czy
Znaczy taka chyba typowa, jak zawsze. Bardzo standardowa bym powiedział, zwłaszcza jak na Europę. Bo co mamy? Mamy talię na midzie, a wiemy już dlaczego ona jest wybierana, jest całkiem niezła. I ultimate bywa niezwykle przydatny i ona sama zadaje ogromne obrażenia. I przy tym też zapewnia całkiem słuszną dawkę CC. Co prawda, postaci z dashami nie ma zbyt wiele w przeciwnym zespole, więc też te pole minowe nie będzie aż tak skuteczne. Niemniej jednak mamy też przyspieszenie od Sivir, mamy standardowego Trundla na supporcie, więc wydaje mi się, że tutaj nie budzi nic naszego zdziwienia. Tak jak mówiłem, Alistar faktycznie podebrany, to będzie Dahi i Sanga postać. I tutaj może większa wariacja. Gdyby to było jeszcze 5 tygodni temu, to Nidalka w dżungli budziłaby zdziwienie, ale nie dlatego, że jest wybrana, tylko dlatego, że nie została jeszcze zbanowana. Mhm. Tutaj jednak widzimy, że już powoli odchodzi się od tego trendu i ona jest coraz częściej otwierana, a nie zawsze jest podbierana. Teraz Move decyduje się na ten krok, na ten ruch i na podebranie tej postaci do dżungli. Plus Shen na topie, jak tutaj sugerowałeś, bardzo potężna postać w obecnej sytuacji, gdzie mamy patch 6.15 i laning phase jest istotniejsze, jego globalna prezencja jest całkiem mocna i jedna z niewielu postaci, która może iść toe-to-toe, jakby to powiedzieli angielscy casterzy, przeciwko Narowi. Tylko jest to niezwykle skillowy matchup i wydaje mi się, że to będzie najciekawsza linia do obserwowania w tym spotkaniu. Na pewno raczej... Bo mit, no powiedzmy sobie szczerze, Karma, Katalia to samo, prawda? Na dolnej linii Trundle i Alistar mają pewne zagranie, zwłaszcza jeśli pojawi się jungler, mogą coś zainicjować, jakąś potężniejszą walkę, ale nie spodziewamy się jakichś sprzeczek podczas zwykłego farmienia. Faktycznie zostaje ten top lane, który też wiadomo, no mówimy tak, Shen jest w stanie w jakiś sposób stanąć do walki przeciwko Gnarowi, prawda? Ale to nie jest Irelia kontra Olaf, gdzie oni faktycznie próbują nawzajem siebie zniweczyć, tylko Shen będzie negował tą prezencję Gnara na linii, prawda? Wsiąkał w siebie obrażenia, zwłaszcza ten trzeci autoatak, co tak do mowy mówisz, ale mówiąc o mowie, max playoffs and we were able to see how they play and what their champion pool is, and so we can use that to our advantage. I don't think it's gonna be as easy because they kinda saw what we play, but I think that we can definitely beat them. We can beat them. Tak jest. To są słowa, które rozpoczynają pierwszy pojedynek pomiędzy dwoma zespołami Unicorns of Love oraz Giants. Wkraczają na mapę numer 1 w tym Best of 5. Tak jest. Ciekawi będą junglerzy przede wszystkim, bo jak mówiliśmy, te linie będą całkiem wyrównane. To można powiedzieć. Ale pytanie, jak to rozegrają junglerzy, zwłaszcza Move. Zawodnik, do którego zawsze najwięcej znaków zapytania się przylepiało, ponieważ... Mówisz o tych pingach? Na przykład. Może dlatego, że brakowało go wiecznie, ale nie wiadomo, przeciwnicy nie wiedzą gdzie jest, bo nigdy nie pokazywał się Enemy na liniach. Enemy is missing. Move is missing. O, 20 minuta wyszedł. Nie no, generalnie chodzi o to, że strasznie dużo krytyki dookoła niego. Kontrowersyjny zawodnik, ponieważ było parę meczów, w którym naprawdę rozegrał świetnie i wtedy wszyscy mówili, okej, to dlatego jest Unicorns of Love. Ale jeśli chodzi o taki regularny wpływ na grę, tutaj ten zawodnik po prostu nie był w stanie dotrzymać kroku innym zawodnikom z tej pozycji w europejskiej lidze i Maxlor wydaje się dobrym junglerem. I generalnie Unicorns of Love ma problem przeciwko każdej drużynie, gdzie jungler jest silny. G2, H2K, przypadek? Nie sądzę. A Maxlor jest dosyć... Jest okej. Jest dobrym graczem, cały czas utrzymuje wysoki challenger, jeśli chodzi o solo queue, ale to nie jest zawodnik, który pokaże niesamowicie większą klasę od przeciwnika, więc tu widzę przede wszystkim szansę dla Unicorns of Love. A już skoro jestem jeszcze przy głosie, czy taki zawodnik jak Move powinien dostać Nidalee? No, myślę, Nidalee jest dla ludzi, którzy potrafią poczynić magię z nią w early game'ie, a Move na papierze nie wydaje się takim zawodnikiem. Ale może dlatego, że nie ma też okazji się jeszcze wykazać. W sensie jasne, tych meczów było sporo i postaci również, ale... No... Może ty screamy! Może ty screamy, Unicorns of Love! Te dwa dni odmieniły go! Ale nie, mam tu najmniej bardziej to, że myślę, że każdy, kto gra w ligę, ma coś takiego, że znajdzie jedną, jedyną postać, na której może zagrać coś, czego nikt inny nie zrobi. To prawda. I może się okazać, że to jest właśnie Nidalee. Minus tego rozwiązania jest taki, że jeżeli to pokaże już dzisiaj, już teraz, w tym pierwszym spotkaniu, to w kolejnych, jeżeli ona zacznie być banowana, no to Move wróci na swoje stare tory i znowu będzie taki, no, przeciętny, brzmi negatywnie, ale... Niewyróżniający się? Niewyróżniający się, myślę, że lepiej oddaje też charakter tego, co prezentuje ten zawodnik. Póki co, jak widzimy, bez szału, oczywiście bez szału względem tego, co mamy w Europie, to całkiem standardowo, bo nie powinniśmy się tutaj spodziewać jakby pierwszych samonarek palonych, czy też pierwszych krwi, aczkolwiek zobaczę na dolną aleję. Ten pilot wyglądał bardzo niebezpiecznie, no ale też oczywiście ten slow od Ashe, od Veritasa bardzo skutecznie zniechęciło do dalszych ataków przeciwników.
pojedynek nam idzie, tak jak mówiliśmy. Myślę, że to nie powinno też budzić jakichś szczególnych emocji, bo tego należy się spodziewać. Tu Inner Flame, tam z kolei Q od Talii. W zasadzie te wymiany będą się właśnie na tym kończyły. Także całkiem agresywnie ta Karma gra, ale no... Czy to będzie miało realny wpływ na creepy? Nie sądzę, dopóki się junglerzy nie pojawią. Myślę, że to jest w tym momencie parcie między Move'em a Max Lorem, a nie Unicorns of Lava Giants. Tak. Ja mam nadzieję, że przeniesiemy się prędzej czy później na top lane, gdzie, tak jak wspominałem, ja raczej spodziewam się dużo ciekawszych właśnie zagrań pod tym względem. Z uwagi też na dosyć skillowy matchup, jakim jest właśnie Nar versus Shen. I tutaj po części może się okazać, kto jest lepszym top lanerem w takiej sytuacji. Chachi już nieraz pokazywał dobrego Shena, ale zobaczmy na środkową alejkę. Jest zagrany Root, Knight używa oczywiście swojego klęta, ale czy tam wystarczy? Flash ratuje go przed włócznią. Gdyby ta usiadła, gdyby ta trafiła przeciwnika, z pewnością polałaby się pierwsza krew. A proszę bardzo, czyli jednak Move jest w stanie zagrać agresywnie w early game'ie. I to pokazuje, że udaje się na górną linię i zostanie zauważony przez tego warda, kiedy robi krabika. Także mniej więcej Giants wie, gdzie jest pozycja Nidalee. Ale pamiętajmy, jest to całkiem zwinna. Puma może grasować po całej mapie bez większego problemu. No i zaraz nie będzie wiadomo, gdzie się tak naprawdę w jakich krzakach schowa. Tak jest. Mamy powoli 4 minutę 30 sekund tego starcia. Pierwszym smokiem będzie smok oceaniczny. Nie ma szału, ale też tragedii nie. Z uwagi na to, że Cloud Drake byłby zdecydowanie gorszym rozwiązaniem. Myślę, że dla obu zespołów. Ale zobacz, Nidalee, Karma, Ashe, Sivir, Talia, to wszystkie są postaci, które będą prowadziły oblężenie, więc Ocean Drake? Jak taką najbardziej. Opcją. Są star podbity, ale szybko da kilka ciosów ze swojego boomeranga. Dzięki temu też ta sytuacja na botlenie ulegnie wyrównaniu. Jeżeli zwrócimy uwagę na Creepscore, to również widzimy, że oba zespoły prezentują bardzo podobny, wyrównany poziom. I to daje nam dwie informacje. Pierwszy. Sama seria będzie pewnie bardzo wyrównana. Nie zdziwiłbym się, gdyby był wynik 3-2, bo w końcu komentuję z Pawłem. Tak, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale dużo memów tutaj będzie, więc wyjaśnijmy je od początku. Generalnie Paweł ma uroki z różnymi komentatorami. Moim urokiem jest to, że zawsze są problemy techniczne. Ze mną miał ten słynny dwugodzinny Fnatic kontra H2K. Ze mną miał serię problemów... Dwugodzinna PSRK Audio. Tak, innego rodzaju, a za to... Kiedy komentuję z Hayate, zawsze mamy pełne, piękne, długie best of 5 po 50 minut każde spotkanie. Więc skoro mamy TrioCast... To będzie jakaś totalna masakra, ale miejmy nadzieję, że tak to oczywiście wyglądać nie będzie. Przynajmniej jeżeli chodzi o problemy techniczne. Pełne serie best of 5 mi aż tak bardzo nie przeszkadzają, zwłaszcza, że... Wręcz dodają uroku, prawda? Tak, w doborowym towarzystwie to nie jest żaden problem. Pytanie jeszcze, gdzie jest Paweł? No Paweł jest za mną, no obok mnie teraz tak, w tym momencie. Przygląda się, jak Unicorns of Love i Giants rozgrywają. Early game wyzyczaci bardzo agresywnie, Max Lore na dolnej linii, świetny pilar. No i zobaczmy, Heisang zatrzymany w miejscu, nie może się wydostać, używa swojego flasha, naskakuje Max Lore, który skacze mu na głowę, jest zagrany teleport z górnej alei i odpowiedź ze strony Smith DJ-a. Pytanie jest takie, kto będzie tutaj pierwszy, oczywiście Exile, który skasował swojego teleporta dużo szybciej. Totalna masakra na dolnej alejce, 5-5. Pytanie, kto upadnie jako pierwszy, czy w ogóle ktoś upadnie, z uwagi na to, że dosyć bezpiecznie zagrały oba zespoły. No i tak jak wspominałem, niezwykle wyrównane, zażarte starcie. I mówiłem, że są dwie informacje. Pierwszą już podaliśmy, kolejna jest taka. Jeżeli te zespoły grają na równym poziomie, to mecz, który czeka nas jutro w ramach Europy, może być albo jednostronnym stąpem, albo bardzo zdecydowanym zwycięstwem zespołu, z którym będą walczyli zwycięzcy tego Best of Five. Bo powiedzmy sobie szczerze, Fnatic nie radzi sobie aż tak źle, i wydaje mi się, że zarówno Unicorns of Love oraz Giants są w ich zasięgu, to jest raz, a dwa Fnatic akurat screamowało. Może stąd też wynika taka bardzo bezpieczna gra ze strony obu tych teamów, bo jak widzimy, oni tutaj... Nie przetestowali nic agresywnego. Tak, do tej pory grali to, co uważali za bezpieczne, może z wyjątkiem tej sytuacji na botlane, gdzie posypały się teleporty z obu stron, ale ogólnym rozrachunku niewiele z tego wynikało. Troszeczkę żałuję, że nie ma powtórki, bo to była akurat bardzo ciekawa sytuacja na dolnej linii. Przede wszystkim dużo zmieniło to, że cała sytuacja pojawiła się, kiedy top lanerzy mieli 6 levele i widzieliśmy oczywiście Smithy J i jego Gnara. A... Okej, no spotkanie junglerów, wszyscy poziom kontra 5. Max Lore nie powinien tego walczyć, może traci kokon, jeszcze Exile zachodzi mu na plecy. No i jest użyte Ripple, Max Lore ucieka, ale nie wiem, czy to mu się uda. Jest zagrany Root i jest odrzucenie ze strony Knighta. To może wystarczyć, że Max Lore mógł uciec z tej sytuacji, co więcej zadaje duże obrażenia, ale on ma za mało punktów życia. Move! Zabija wraz z kolegą zespołu pierwszego przeciwnika. First Blood po stronie Unicorns of Love.
To była bardzo ciekawa sytuacja, bo nawet nie zauważyłem. Chciałem zobaczyć powtórkę minimapy teraz. Jaki cudem Exilech wszedł aż tak bardzo na plecy. Oczywiście Pink Ward bardzo zmyślnie postawiony tutaj przez Uol, ale gdzie była komunikacja z Knightem, że zaraz Karma może podejść pod Blue? I też Maxlor próbujący podejmować się jeden na jeden bardzo agresywnie. Wyglądało to, że Knight się zaraz pojawi ze swoim ultem, a nie, więc kompletnie nie rozumiem, jak to duo jungler midlaner w przypadku Giants zostało rozegrane. Tak jest. Tak, wspomnieliśmy. Pierwsza krew dla zespołu Unicorns of Love, ale szczerze powiedziawszy mam wrażenie, że to nie jest jakieś szczególnie istotne zabójstwo. Nie pozwoliło mu tutaj ugrać nic. No co zrobić? Wspomniałem kwestię tego, kto jest dobry, prawda? Ale no, co można było z tego wziąć? W zasadzie niewiele, ewentualnie troszeczkę kamp w dżungli i tyle, więc przewaga też nie jest zbyt duża w tym miejscu. No tak, to pierwsza krew w przypadku Karmy nie robi wrażenia, ta strzała. No tak, akurat zauważyłem, czytałem takie kiedyś prawo na jakimś forum League of Legends, że w brązie każda strzała Ashe trafi. W przypadku diamentu nigdy. I tak na LCS jak co druga tylko trafiona. Zobaczmy, tutaj Xilek po prostu był w dobrej pozycji i myślę, już zastanawiałem się, jak wyglądała komunikacja. Wydaje mi się, że po prostu spuszował i zniknął z mapy i Knight założył, że on cofnął do bazy, a tak naprawdę w takim razie inteligentnie zagrał ten duet Unicorns of Love. Smith i Jay bardzo również późno się pojawił, więc Giants również za późno, jeśli chodzi o reakcję. Dokładnie. Nadchodzi Vichachi, kolejny Shadow Dash oraz Spirit Refuge. Pozwala mu uniknąć części obrażeń. Nie było tego trzeciego strzału od Nara, więc nie stracił aż tak dużo punktów zdrowia, więc wymiana jak najbardziej skorzystna dla niego. Co ciekawe, na topie, jak mówiłem, spodziewałem się najciekawszych zagrania. Do tej pory tam widzieliśmy, operator przenosił nas najrzadziej. Tak więc Farm Fiesta na topie, czego za bardzo też w Creepscore myślę nie widać, bo najwięcej akurat Creepscore'u ma w tym momencie właśnie jak Zidek nam idzie. Zobaczmy move. Będzie polował na pająka, który przez oj, move wie, gdzie jest Maxlor, to może zaraz być pograne. Jakby Vichachi użył Stand United. Jednak nie decydują się. Stwierdzili, że ważniejsze jest zabezpieczenie Red Buffa. Okej. Okay. Cały czas mają ulti Shena i jeszcze nie mają teleporta Smitty J'a, ale ten czas się powoli kończy, więc musieliby w ciągu chwili coś tu zdziałać. Jak na razie to move zabawił się w Sorakę w dżungli, przyszedł, uleczył i idzie dalej. Więc nie domyślam się, żeby coś planowali w ciągu najbliższych kilkunastu sekund. To bardzo mobilna Soraka, tak? Ale cała szczęście nie aż tak irytująca. O, jeszcze tego brakowało. Bo nie wiem, czy, mówiąc o memach, które są tutaj na ESL kanale, to oczywiście Paweł uwielbia Riven. Ja uwielbiam Sorakę. A Paweł brakuje Korkiego. Aha, to rozumiem. Jeszcze brakuje po prostu, żeby taką mobilność dali Sorace. Nie kracz, bo to jest możliwe. Riven taką ma? Teraz tylko Sorace dać. To będzie dive. Z Shenem lub bez? Pytanie. To tutaj się stanie. Jest Ignite zagrany na Sunstarze, ale ma doskonałą pozycję. Nikt go nie może sfokusować i teraz zadaje obrażenie Veritasowi. Veritas bardzo źle wysunięty. Jeszcze dwa strzały. Pozbawią go życia, ale jest użyty tutaj heal. Tak więc po raz kolejny bez ofiar ta walka. Mam wrażenie, że Hastin zagrał tutaj też naprawdę bardzo dobrze. Pozwoli swojej AD Carry przetrwać. Włócznia! A, trafiona! Jest świetny tutaj oczywiście! O mój Boże! Sniper! Europejski sniper move i oczywiście... A tak narzekałeś na jego Nidali. Narzekałem, że ta postać nie powinna trafić w jego ręce, a tutaj 1-0-1. Wszystko co Unicorns of Love zrobiło w tym early game to on i... Normalnie nie da się aż znaczy ten dive był tragiczny, powiedzmy sobie szczerze. Prawie zginęli w sytuacji 3-2. Nic nie udało im się ociągnąć, nawet wyciągnąć summonerów prawie. A tu proszę bardzo, takie zwieńczenie całej sytuacji ze strony Nidalee. No proszę bardzo. 10 na 10, zgadzam się w kierunku górnej części mapy. I to może być bardzo skuteczne zagranie. Zauważ, że Smithy że biega tutaj w wymianę z Chachim. Chachim ma dużo więcej życia, co więc też te uderzenia wraz z The Undying są bardzo mocne. Ginie Smithy J, zagrywany jest teleport Knight, zbyt późno dociera na górną alejkę. I Unicorns of Love po raz kolejny wychodzi górą. I to będzie dive w tym momencie. Dive albo sniper strzał ze strony move'a po raz wtóry. No na to będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać, póki co Knight obija tylko przeciwnika. Chachi ma niewiele punktów zdrowia, więc podejrzewam, że on musi tutaj też uważać. To będzie dive nadal. Maxlor, co on robi? Jak on tego nie widzi?
Okej, okay, zapłacą za tą cenę. Tym razem powinno wyjść lepiej. Mów, już nie trafia włócznią, to niedobry początek. Xilek nie może więcej tankować. Rzuca agro na miniony. To była dobra decyzja w wizji. Czaci jednak zapadzi za to swoim życiem. Dwóch na dwóch. Przeskakuje rapelem McClure do Mowa. Ten odgryza za pomocą Pounce'a, ale to za mało. Jak widzimy, jeden za jednego. Sunstar podbity, pozbawiony połowy punktów życia, ale teraz będzie mógł zadawać te obrażenia za darmo. Bo trzeba uważać też na Huslina. Huslin używa Subjugate'u. To pozwoli mu odzyskać całkiem sporą dawkę zdrowia. Co więcej, Healy Sign musi się wycofać. Niemniej jednak. Tutaj po raz kolejny jakaś taka wymiana bardzo niemrawa, bo nie mogę się zdecydować ani na zburstowanie do końca Sunstara. Jasne, Huslin bardzo mocno przeszkadzał, ale nie sądzę, żeby to też był jakby aż tak duży problem. Z drugiej strony Veritas też bezpieczny, ale to po raz kolejny udowadnia moją teorię o tym, że oba zespoły prezentują bardzo zrównany poziom. Dlaczego? Jedyne zabójstwa padają tam, gdzie faktycznie ingeruje albo jungler, ewentualnie midlaner, który roamuje. Nie widzieliśmy do tej pory innej sytuacji. Nie było żadnego 1 na 1, tak jak w tamtym tygodniu na midzie. Po raz Kasia pojawiła, zabijała przeciwnika bez pomocy ze strony junglera. Teraz widzimy, jest podejście pod wieżę na dolnej, ale C, wejście z Stand United, Hillisang. Dobra sytuacja dla tego zawodnika oraz Shadow Dash ginie na Trundle. Tym razem nie miał do dyspozycji swojego ultimate'a jeszcze. No i już jest 5 do 1 na korzyść zespołu Unicorns of Love. O rany. Unicorns of Love wygląda o wiele potężniej w tym momencie niż Giants. Piękne wejście Hillisanga. Ten zawodnik zawsze był inicjatorem dla swojej drużyny, więc to nie było nawet jego top 10, kto co potrafi zagrać. Ale fakt, że Giants jest taki tak naprawdę bez odpowiedzi. Zobacz, porównaj to, co zrobili przez 15 minut Unicorns of Love z tym, co zrobiło Giants. Po co Knight, no zawodnik w teoretycznie Rookie of the Split, z czym się do końca nie zgadzam, bierze Talię i tak naprawdę nie ma go nigdzie na mapie. A Karma! Karma jest 10 razy bardziej aktywna i oczywiście jeszcze raz słowa uznania dla Mowa. Gdzie on się pojawia, tam spływa złoto dla jednorożców. Powiem tak, taka Karma. Jak Giants unika screamu, no to teraz przegrywają przez to, tak? Więc ich Karma w końcu dopadła. Powtórka, tak jak mówisz, z tego co się działo na topie. No, trochę pecha miał Chachi. W ogóle ten kontakt przypadkiem chyba go trafił, bo wymierzony był zdecydowanie w Nidalee. Niemniej jednak trzeba przyznać, że Unicorns of Love wygląda teraz na bardzo silne z uwagi na to, że oni skutecznie, powoli, ale metodycznie uzyskiwali drobne przewagi. To prędzej czy później musiało zaprocentować. Obecnie jest to około 3000 sztuk złota więcej na ich korzyść. Po pierwsze też pierwsza wieża na ich koncie. Smoki póki co nie były w centrum zainteresowania żadnego zespołu, tak samo można powiedzieć o Heraldzie. Być może to się za moment zmieni. Widzimy ogromne podejście ze strony sił Giants na górną alejkę i ta wieża może tutaj zostać zniszczona. Pytanie jest takie, czy faktycznie Unicorns of Love pozwoli sobie to odebrać za darmo, czy też po prostu odpowiedzą wieżą na midzie? Chyba oddadzą. Wezmą, nacisną na mid lane. Mogą przejść na dolną linię. Po prostu stwierdzili, ok, możecie wziąć aż 3 osoby po to, żeby dobić jedną wieżę w 16 minucie, a my naciśniemy na pozostałe dwie alejki i powiedz mi, kto wychodzi tutaj górą, mów, już pomaga tutaj Veritasowi. Też pamiętajmy, ten dodatkowy atak speed z Primal Surge od Nidalee ułatwia to zadanie. Miniony stracone przez w części przez Giants. Zdecydowanie kolejny raz Unicorns of Love było po prostu krok do przodu. Oj. Jeżeli tak będą wyglądały kolejne 3 spotkania, ewentualnie 2, bo to też może być 3 do 0, no to muszę przyznać, że o ile Unicorns of Love też jakoś bardzo mocno nie zachwyca poziomem, to Giants to jest totalne rozczarowanie. Nie chcę tak tego ale inne słowa, ale powiedzmy sobie szczerze, jak zła musiała być sytuacja, kiedy Giants oficjalnie informuje, że nie są w stanie rozegrać screamów z powodów drużyny, nie niezależnych, tylko zależnych od nich. Po prostu nie potrafią się dogadać, są problemy personalne. Bo każdy, kto posłuchał trochę wywiadów albo poszperał troszeczkę przy plotkach, wie, każdy wie, że w gaming house'ach to, że się biją, że się wyzywają, że się nienawidzą, że mają się dosyć, że krzyczą na siebie, że obrażają się jak małe dziewczynki albo biją się jak duże chłopaki. To są codzienność, to jest standardowa historia. Więc co takiego musiało być w Giants? I nikt nie pisze na Twitterze, o kurczę, chłopaki się pobili, bo to jest normalne. Jak szkolna szatnia po WF-ie. Więc co musiało być u Giants, że aż nie są odwołali wszystkie treningi przed najważniejszym turniejem w tym momencie dla nich w tym roku, bo ostatni prawdopodobnie. I po prostu poddali od tak sytuację. I
musiało coś tam na pewno poważnego zejść. To jest taki konflikt, którego nie rozwiniesz, nie rozwiążesz po prostu naparzając się po twarzach. Bo wtedy, jak to u mężczyzn bywa, bójka jest bójka, ale po bójce podają sobie dłoń i pracują dalej. Więc tutaj musiał być naprawdę jakiś głęboko zakorzeniony konflikt, który nie był do rozwiązania w ciągu paru dni. I troszeczkę to jest smutne, że przed taką rozgrywką nie potrafią się dogadać, kiedy powinni właśnie zjednoczyć się jako drużyna. Znaczy, wydaje mi się, że wypadałoby, aby jakieś oficjalne wytłumaczenie tej sytuacji prędzej czy później zostało wystosowane ze strony Giants pod tym względem. No bo takie rzeczy też nie przechodzą bez echa. I to też będzie rzutowało później na kolejne sezony, gdzie jeżeli będą jakieś umowy dotyczące screamu, no to wszyscy będą patrzyli na Giants tak trochę tak niepewnie, ale zobaczymy. Night, ogromne obrażenia, Karma cały czas atakuje, rzucony. Tutaj oczywiście pole minowe i idealnie Xilech tutaj wystosowuje ostatni autoatak, dobijając przeciwnika. Kolejny kill na końcu zespołu Unicorns of Love. No i jak widzimy, czerwoni górą póki co. Nawiązując jeszcze do tego tematu tej dramy i wycofania się ze screamów, ale tak jak mówisz, albo jakiś konflikt, albo z jakiegoś mega dziwnego powodu tutaj zespół Giants stwierdził, że bez screamów im pójdzie lepiej niż przeciwnikom, nie, ale to jest bez sensu totalnie. Nie ma sensu. Jeśli tak, to byłaby naprawdę najgłupsza decyzja. Wyższa, najgłupsza, albo nie, w tym szaleństwie okaże się, że jest jakaś metoda, ale musielibyśmy to zobaczyć, tego potwierdzenia Summon Retrieve. Jak widzimy, jednorożce po prostu bez walki zgarniają kolejne rzeczy. Tutaj Blubuff, jak widać, mów, rozszalał się, ale też pamiętaj, Cruiser oczywiście, że z reguły to Nidale stara się jakoś przyskrzynić, a wypuszczona tak naprawdę na wolność Puma okazała się królową tutaj. 4-0 również Karma. Niby support, tak jak będzie bolała. No zobaczmy, to jest play z wykonaniu Giants. Jest ten teleport, jest dwóch zawodników. Jest 4-2, zobaczmy ile tutaj ugrają Unicorns of Love. Podrzucenie, zrzucone również oczywiście Exos na Veritas, ten przybity do ściany, teraz nie może zadawać obrażeń, ale Smithy J bardzo szybko spływa, zobaczymy czy uda mu się wydostać z tej sytuacji. Nadchodzi Chachi, który będzie zaraz shadowdashował i jest pierwsza krew na jego koncie w tej walce, ale również ginie Nar. Dodatkowo move od boku, double kill dla tego zawodnika, świetna flanka, Sunstar używa swojej tarczy, ale zbyt wcześnie i ta włócznia zadaje ponad połowę punktów obrażeń temu zawodnikowi. Unicorn of Love odwraca tam sytuację bez nawet żadnego problemu. 10-1 dla nich. W międzyczasie Herald oczywiście został pochłonięty przez Barona Nashora, no ale jak widzimy, raczej tutaj nie spodziewam się jakichś comebacków ze strony Giants. Oni są po prostu już zbyt głęboko tutaj. Idealnie Baron się pojawia, idealnie w czas. Gdyby ta walka była 30 sekund później, to jeszcze może Unicorns of Love nie straciłoby tu Giants by nie straciło tu Barona, ale ta gra nawet nie jest 2-10, Cruiser. Ta gra nawet nie jest 2-10. Giants chciałoby taki wynik. Naprawdę widać... Widać, co tu się stało przed turniejem i widać, jaki to ma wpływ na sam turniej. To był... co powiedziałem przed samym rozpoczęciem tej akcji. To jest play z Giants. Zobaczmy, co są w stanie tu pokazać. I Smithy J, świetny gnar, ale to już za duża przepaść w złocie. Teleport od Xilecha, Stand United na najważniejszym celu w przypadku Unicorns of Love. Move, bardzo fajnie rozegrał ten teamfight, tak na obrzeżu całej bitwy, tak jak się kiedyś grało tą Nidalee w zonie drugim, trzecim, kiedy była jeszcze pod APS-ie, grało ją na midzie full AP i po prostu polegałeś na włóczniach, nie musiałeś skracać dystansu, bo twoje 90% obrażeń to było Javelin Toss, też tak stałeś z tyłu i snajpowałeś ludzi, a widzi Chachi, nawet jak zginie, co to zmieni, Unicorns of Love już biegnie midem. On nie zginie, zobacz, twardy jest ten zawodnik, Shen jest nie do zabicia przez trzech zawodników zespołu Giants, podczas gdy Unicorns of Love, korzystając z Barona, będzie poszukiwał środkową alejkę, przyspieszony jak Xilech, stara się zwrotować Smithy J, jednak ten odskakuje na dużą odległość swoim hopem, wystarczającą dużą, aby uniknąć tego ruta, może nie była ona jakaś aż tak wielka. Niemniej jednak ta wieża tutaj powinna paść, nadchodzi Knight, nadchodzi Smithy J, no i co z tego, te miniony zostały tutaj podprowadzone. Veritas już pracuje nad górną alejką, tak więc puszczę wszystkimi alejkami ze strony Unicorns of Love. Oni wiedzą, że mają przewagę, mogą pozwolić sobie na to, żeby nawet pojedynczych zawodników wysłać na zewnętrzne alejki. No i skutecznie tutaj powiększają ilość złota, jaką ukrali, właśnie korzystając z Baron Buffa. Kolejnym smokiem Mountain Drake za 20 sekund się pojawi. Myślę, że to będzie łatwy łup dla zespołu Unicorns of Love. Chyba, że coś dziwnego będzie miało tutaj miejsce. Tak naprawdę jedyna szansa dla Giants już w tym momencie to złapanie Unicorns of Love na tym, że będą niezwykle na przykład chciwi i po wyczerpującym teamfightie podejmą na przykład Elder Drake'a albo Barona. Tylko tak naprawdę nie jestem pewien, czy tutaj w ogóle dotrzemy do tego etapu gry. Maxlor musi być martwy. Świetny Enchanted Arrow, dodatkowo Hustling również spływa bardzo szybko. Myślę, że to też nikogo nie powinno dziwić. Nietrafiony Shadow Dash Double Kill, oczywiście to był dla Veritasa.
chwilę wcześniej zagrany? Tyle. No, tyle tak naprawdę i... Proszę bardzo, jeszcze Wizy Chachi. Flash Shadow Dash dołącza do tego Hillisang. Dwa kolejne kille. Nie widać tutaj żadnego pola do nawiązania w ogóle rywalizacji strony Giants. Thunder Jeśli Lord. Thunderlord cię dobije, po prostu po kliknięciu W, znaczy, że ta Karma ma 6 fragów i 5 asyst i również największą farmę w grze. Nie. Tylko Veritas ma więcej creepów, ale to też nie jest dobra wiadomość dla Giants. Drodzy Państwo, już teraz możemy powiedzieć 1-0 i tak naprawdę Unicorns of Love zdominowało ten mecz, ale czy musieli się wysielać? Chyba nie. To było po prostu takie standardowe gra. To wyglądało bardziej na solo kolejkę wręcz w pewnym momencie. Bo tak, bez grania w ogóle. Na początku Giants, było bez grania. Profesjonalnie. Na początku było porówno. Zawodnicy czytali się nawzajem, starali się tutaj nie ginąć. Tak to należy ująć, bo chyba nie próbowali za bardzo walczyć. Ale w ostatecznym rozrachunku Unicorns of Love zaczęło wykorzystywać typowe, bardzo łatwe do zauważenia błędy ze strony Giants i raz po raz zyskiwali kolejne zwycięstwa. I takie Giants pamiętam. Aż się łezka w oku robi, jak widzicie ich znowu dostających w czapę w 23 minuty. Ja się śmieję,